Zdolne, rodaczki, szanowni rodacy, siostry i bracia, za to przyjęcie tu wam serdecznie dziękuję. To, coście mnie zgotowali, nie do mojej odnosi się osoby. Jestem przykładem pewnej idei, tej samej, która służy Polski Komitet Narodowy. Jako delegat Komitetu Narodowego szczęśliwy jestem, że dożyć mogę tej chwili, że mogę być symbolem, a dla człowieka to zaszczyt wielki, tym większy, że spotkał mnie na tej wiekopomnej, odwiecznej, wielkopolskiej ziemi. Od was, ktoście nie dali się w prześcignym spełnieniu obowiązków narodowych, zapierane naciski przełożnego, ktoście pracy organizacyjnej, gospodarczej Polski były przykładane. A zaszczyt ten nie spotkał mnie od jednej warstwy, od jednej klasy, ale całego wielkopolskiego ludu. Rodacy, po długich latach niewoli ojczyzna się odradza. Odbudować się musi na tych samych podstawach, na których i pierwsza budowa poczęta została. Żadne najmądrzej zorganizowane stronnictwo ojczyzny odbudować nie zdoła. Do tego trzeba jedności i zgody wszystkich, miłości i siły, wiary i zaparcia samego siebie. Do tego trzeba wszystkich sił, wszystkich serc zespołu. Odbuduje Polskę przede wszystkim chłop polski i robotnik polski z niej powstały. I my wszyscy, o ile pójdziemy z ludem, tej nadziei dziękuję wam, wobec Boga i ojczyzny równym, zarówno w sercu bliskim i drogim. Niech żyje Polska, niech żyje zgoda, jedność, ojczyzna nasza wolna, zjednoczona naszym polskim wybrzeżem i Tatrami. Żyć będzie po wszystkim czasie. Niech żyje nowa, odrodzona Polska.